te zdjęcia wykonał w październiku 99 roku Jarosław S., pseudonim Masa. Uwiecznił swój dom w podwarszawskiej miejscowości. Był z tej posiadłości dumny, bo zrealizował marzenie. Willa, ogród, basen, a w garażu Mercedesy. Wcześniej mieszkał jak każdy w zwykłym bloku w Pruszkowie. Ale to za mało. Tak żyje bieda. On chciał wejść na szczyt, zdobyć fortunę. I zdobył. Z haraczy, z tirów, z włamań, z normalnej gangsterki. Policja uderzyła w sierpniu 2000 roku. Aresztowano kilku najważniejszych liderów gangu. Przez następne miesiące wciąż trwała wielka łapanka. Gangsterów chwytano w Polsce i za granicami. Zeznania Masy były druzgocące. Mafia stanęła przed sądem. Od początku linia obrony była jasna. Obalić zeznania świadków koronnych. Było ich 8, ale liczył się głównie Masa. Tak, oskarżeni i ich obrońcy zrobią wszystko, by podważyć wiarygodność świadków koronnych i ich zeznań. Dla instytucji świadka koronnego będzie to nie pierwszy, ale z pewnością najważniejszy test. Oskarżeni do końca nie wierzyli, że Masa ich zdradzi. Był przecież taki jak oni. Krew z krwi, kość z kości. Był z nimi. Teraz już przeciwko nim. Jest to kłamliwe pomówienie mojej osoby przez pragnącego uniknąć odpowiedzialności karnej za swe przestępstwa znanego bandziora oraz bezwzględnego cwaniaka Jarosława S***, potocznie zwanego Masa. To właśnie główny świadek, skruszony gangster Masa. Za jego głowę wyznaczono podobno już nagrodę. Strzeżony dzień i noc, przewożony z kryjówki do kryjówki. Do dzisiaj miejsca jego pobytu są najpilniej chronioną tajemnicą.